Już za chwilę zobaczysz instrukcję, jak zrobiłem tego zacnego redneckiego donata z karmelizowanym bekonem wklejonym w polewę syropu klonowego. Pato! 60 gram wody, 11 g suszonych drożdży, 110 g cukru. Powstały, zaczyn dobrze wymieszać i odstawić. Zaraz wróci z powrotem do gry. Dalej: 800 g mąki pszennej typu 452, jajka, pół łyżeczki soli, 375 g mleka, 80 g rozpuszczonego masła, 2 łyżki ciemnego rumu. Połączyć z zaczynem i formujemy ciasto, można ręcznie można w termomiksie. Zakrywamy czystą szmatiksą i do ciepłego na godzinkę, co by podwoiło swoją objętość. Karmelizowany bekon pato! 500 gram bociksu wędzonego bądź parzonego, Posypujemy cukrem, trzcinowym, piekarnik góra i dół, 180 stopni i ogień. Ile czasu? Nie pamiętam. ciach, 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 czach, ciach, Dalej. 50 gram masła, 1, trzecia szklanki syropu klonowego, 1,5 szklanki cukru pudru. Let's twist again. Dla chętnych ciutek śmietanki 30%. Wyrośnięte ciasto wałkujemy na grubość 1 cm, a potem ciach dziurka i smażymy. Zachęcam do zrobienia redneckich donatów w domu. Odpal muzykę, playlista Redneck Saturday Night na Spotify i Rodzieła. Pochwal się swoimi donatami w sieci, oznaczając nasz profil pod zdjęciem donata. Powodzonka!